Cześć, z tej strony warszawski Dresik. Dzisiaj jesteśmy u mnie na kanale. To jest mój kot, Tadzia. Tadzią. Ona was też wita. Dzisiaj będziemy robić ciastki. Ciastki. Każdy będzie lepił swoje formy, one będą fit ciastki. Kalina się często nim zajada, ja ostatnio próbowałem i naprawdę stwierdziłem, że możemy pokazać wam ten przepis. Ale oddaję tutaj głos Kalinie, bo ona dzisiaj tutaj rządzi, więc tak, zapraszam. Chciałam tylko dodać, że ciastki są mega łatwe do zrobienia, także zajmie nam to dosłownie chwilę, ale teraz się zemszczę na Tadeuszu i on będzie odwalał całą robotę. Dobra, no to lecimy, nie? Z pierwszym składnikiem. Pierwszym składnikiem jest masło orzechowe. Obojętnie jakie kupicie, czy tam kropiące, czy po prostu gładką pastę. Ja już tam widziałam, czyli jest trochę mniej, bo było więcej. I wkładamy sobie do miseczki. Tak, czyli to przerzucić wszystko tam? Tak. Trzeba wyszkrobać. Wyszkrobamy wszystko do cna. Mhm. A można lizać przy okazji? Ty już tam wylizałam to, co można było wylizać, wiesz? Będzie brakowało. Dziwnie to wygląda, nie? Chciałbym zrobić to szybko, ale nie... Ej, poszło, zobacz. Nie, no to nie będzie tak źle, słuchaj. Co powiesz o maśle orzechowym? Można często jeść takie masło orzechowe? No nie za często, bo dupa rośnie, ale raz na jakiś czas można sobie zjeść. Tym bardziej, że nie jest ono słodzone i nie ma tam żadnych cukrów, bo będziemy też słodzić słodzikiem. Można użyć xylitol i jest to wtedy w miarę fit. W miarę jest fit, no trochę to używa. Wiesz, ja kiedyś kupiłem... Jest, jak to wygląda w ogóle, kiepsko to wygląda. Wiesz, ja sobie kiedyś kupiłem taką całą puszkę, taką masła orzechowego i wiesz, ile czasu zjeść, tak, i w nocy, nie? Ale najbardziej lubię takie właśnie smakowe, jak jest jakieś toffee, albo czekolada, albo waniliowe i wtedy wchodzi jak złoto. Oła! Ja odchodzę stąd. Ja to rozumiem, jak ty byś zrobiła, dostałabyś tuś woko, ale ja... Nie baw się. Przepraszam was naprawdę serdecznie, bo... Nie, się bawi jedzeniem, jak zawsze. Ja się nie bawię się jedzeniem. Bawisz się zawsze jedzeniem. Ja się lubię bawić różnymi innymi rzeczami, a nie jedzeniem. Też. Bo naprawdę ludzie pomyślą, że jestem jakimś seksual... Seksualna. Niebezpieczna. Ej, chyba to już, czy tam jeszcze to było? Jeszcze jest! No co będziemy... Dzieci w Afryce nie mają co jeść. Ale że zadanie zrobiłoby ci grube. No wiesz, jakby ono było takie może to crunchy, to by może było łatwiej wyszkrobać, a to jest takie lepkie. Nie, no ogólnie spoko, ładnie pachnie. Okej. I gęste jest takie. Tak jest gęste, to jest dobre. Dlaczego mamy jakieś dziwne skojarzenia, bo ja tego nie rozumiem. Dobra, zrobię inaczej. Jak już wyszkrobaliśmy całe masło. Dobrze. To trzeba to posłodzić słodzidłem. My użyjemy erytrytol, ale można też użyć ksylitolu. A co cukru. To jest? Wytłumacz może ludziom. No to jest po prostu cukier bez cukru. Tak w skrócie. No, naprawdę. Czyli syp, Tadeusz. Ile? Tak wiesz, będziemy... Próbować? Całe wydaje mi się, że pójdzie. Całe? Aż tyle naprawdę? Dobra, w sypu. Ja w sypaniu jestem dobry. Białego proszku? Różnych rzeczy. Dobra, to ja miałem się tym bawić. Dobra, ale to musisz próbować też. A to ty będziesz próbować, ja będę miał samą. No dobra, już. To miał być program normalny, kulinarny. Tak jest. Jeszcze jak ja tego palca obliżę, to normalnie wygląda, ale jak ale ty to... Ale twojego dobliżę. Ale zależy co? Tylko nie wkładaj tam czego innego. Ej, to oglądają nas małe dzieci... No, w sumie nie oglądają nas małe dzieci. Ostatnio sprawdzałem i nie oglądają mi dzieci małe, więc nie, w sumie nie ma co się... Jeszcze teraz dzieci robią, słoneczko grają. Naprawdę. To parę lat temu. To teraz co robią? Nie wiem. Teraz to już robią dzieci, te dzieci. Teraz dziwne rzeczy. Tak. Posmakuj, czy to posmakuj. No to rób to, bo to ty robisz to lepiej niż ja, no. Dlaczego tak delikatnie? Jednak? Ciastki są za mało słodkie. Mówiłem, że będzie się robić słabniejsze. Człowieku, trzeba mieć do tego... Krewę, siłę. Ty się nadajesz idealnie. Bicek jest. Zobacz, to siła jest. Nie chodź można. A masz taki tłoczek czegoś takiego? Znaczy mam ubijać coś? Nie, tłuc. Tłuc? No. Ja mam takie specjalne rzeczy do tłucenia, ale to zaraz ci pokażę. No to właśnie... Mogę cię trochę stłuc. Dlaczego mnie? Ja nie będę dodawał do tych ciastek. A to jest dobre? A
Jaki kolor trzeba być tego tłuszcza? Mam parę. Dobra, jak już mamy tłuczek. U mnie w domu wszystko znajdziesz. Jeszcze no, jakiś tłuczek inny? Mateusz będzie tłukł słonecznik albo orzeszki ziemne, albo na przykład, nie wiem, wiórki kokosowe, już nie trzeba ich tłuc. Naprawdę możemy tam wsypać wszystko, no co mamy ochotę. Tak tłucz. Dobrze, że to nie jest co innego złotego. Ja w ogóle oddaję dla mnie. Myślisz, że to się udaje? Nie. Się podpuje, czy jest już mniej, jest taki mniejszy. Nie? Chyba jest, ale to bardzo musi być miałkie. No nie, to tak to nie. Muszę posprawdzać, bo... Może jak strzeli. On też tak dziwnie wygląda. A nagle... Twoją stronę! Już! Już! Oddaję! Czy mogę zawnieść swoje tłuszki? Co za chłop? Nie, jeszcze nie, albo nie, tak, tak, tak. Na pewno? Aha. Może... Masz nożyczki? Nie mam. Nie mam nożyczek. Zrób... No nie mam noża też! No, no, no. To... Kurczę. A to mówisz. Na pewno te tłuszki. No i wsypujemy sobie to tutaj. Udało się? Tak, jest okej. Znaczy tak, wiesz. No ja i też słonecznik, no i to miąchaj. Nie, ładnie to wygląda. Nie wiem, czy cukru za mało nie lubię. Nie patrzysz. A ja nie lubię słodki takiego. Nie? Nie. Nie lubię. No cię mi z tymi poruchami w sobie. Weź to naprawdę, ludzie będą myśleli, że my nagręcamy jakieś dziwne, zboczone filmy, a nie. Cały czas mato. Na palce cały czas liczę, palca, wiesz, normalno. Dobra. Nic się nie może zmarnować. Myślę, że zostawiłeś to na dnie. No tak, na dnie. Na dnie zawsze coś zostanie. Dobra. Aha. Ciastki chyba gotowe. Nie, teraz jeszcze czekoladka. Trzeba będzie, bo ja nie umiem. Kroić? Już w poprzednim odcinku było, że nie umiem, wyszło na jawnie, nie umiem kroić. Jakoś trzeba ją posiekać. No dobra, ja to ogarnę, to poczekaj. Ty już nie ma jednego kawałka, bo ja testowałem, czy jest dobra. Tylko teraz tak, bo ja nóż mam... I jest dobra. Zaraz przyjdę. To jest gorzka czekolada, 85% zawartości kakao. Żeby nie było za dużo cukru. Więc taką bym sugerowała dodać. Oho. Abrakadabra. Na jakie kawałki? Bardzo. No, dobrze. To będzie gliczne, bo... Bo to i tak się rozpuści, wiesz, to są żadne były większe, bo one się puszczą. Jak robiłem na początku kawałka. Chyba? No, na pewno było. Ale to stoi już. No i jest jednak tępy nóż, tak? Nie, że... teraz jest tępy nóż, tak jak przecież teraz to wiesz. Czuję się dziwnie. Przychodzę do ciebie, a tam wszystko tępem. Piekarnik jest nagrzany. Nagrzany, bo ja to włączałem, wiesz? Tylko ja go w ogóle nie używam, więc... Nie, teraz będę musiał ja lizać palce. Jak wybuchnie, to wybuchnie. A będziesz mojego palca lizać? Jajeczko mięśnie, się tutaj śniło. Bo ja leżę to jajeczko z tyłu. Człowieku, ale jak to? Bola w ręce? To się nie, to nie wygodnie, wiesz. Tego nie wiedziałam, że... Ja lubię to, wiesz, ja też czuję to. Weź mi to nie przeszkadza. To muszę trochę siły użyć i... Dziwne, jak widzimy facet z chłopcem palce teraz widzą, nie? Najlepsze będzie na filmie. Czy to jest takie dosyć
teraz mi bolą palce, ręce, nogi. To nie boli. Lepszy niż siłownia. I wiesz co? Tak jeszcze tutaj to większe, tak w pół. Wiem, spokojnie. Jak należy. Uważaj. To jest walka. Walka o mnie. O Jezu. Ale ufam. No, na święta pieczątki sobie podadą, że się darujemy. Byś chciała tak, tak? Jak ma fanki? No, jakoś tak. Elegancko. Profesjonalne krojenie czekolady. Trener krojenia czekolady, zapraszam do mnie. Możecie się napisać przez Instagram. Pokażę wam, jak się kroi czekoladę. I nie tylko. Trener personalny. Polecam, warszawski leci. Takie coś może być? Tak, i możesz tutaj to wiernąć. Sypnąć? Tak, tak zobaczymy, czy całe myślisz, będą słodkie. No mówiłaś, że jest za mało słodkie, to no nie jest. No dobra, wrzucaj. No bogato. Jak ja jeszcze coś słodkiego, to ona mi mówi za słodko, nie? I to jajko. Całe? Z żółtkiem? Tak. Z białkiem? Z wszystkim. Proszę. No i mieszka. Mam. No zaraz, muszę palce umyć. Nie podadamy. Nie podadamy. Ja to widzę, że ty wszystko pamiętasz. Teraz ja się mogę zemścić w końcu. Nie podjada. Wszystko pamiętaj. No, papierek. Dobra, ja będę już mochał, poczekaj. Nie wiem, czy jeszcze nie, bo ten, zobaczymy, czy nie jeszcze jedno jajko. Jak to możesz powiedzieć? No to zobaczymy, jaka będzie masa z tego, wiesz, jak będzie się dało lepić. Masa jest najważniejsza. Masa jest najważniejsza. Pamiętajcie, najpierw masa, później masa. Masa, później masa i później masy od masy, masa. Znaczy masa nie jest najlepsza. Masa u człowieka jest najlepsza. Łofu. Dziwnie to wygląda. Kupa, nie? Kupa, taka... kupa śmiechu. To taki tani whisky na drugi dzień. Wyobraźmy to sobie. Ty, ale to jest sztywna kupa. To jest prawdziwa sztywna kupa. Jak lanca bezdomnego. Nie, to wygląda jakby była kupa po gulaszu. Bo to jest ta cicho, bo tam się nic nie może zamarnować. No dobra, chyba będzie dobrze, ale to jeszcze trzeba tutaj jajka widzę. One się cukę robią. Ciekawe, to takie mają być właśnie. To widzisz, ciężko się to miesza jednak, nie? Oczywiście, bo jak ja robiłem wszystko naraz, to się nie da. Mięcha, a bo się suche robi, bo ty mówisz, żeby to było suche. No tak, bo to mi się tak jeszcze szło lepiej. No bo jak mi to dałaś wtedy, to było coś się wszystko tak rozpadło. One były dobre, no. Jest okej? Okay? Jest okej, okay. Jest okej. Okay. No. Przeszedł test. Przeszedłem test. Karina, przystała czwarty raz niż palce. Czekaj, Karina, nie lepiej tak? Tak? No. No ja nie wiem. Jakieś rzeczy doprawione jestem. Tak dookoła tak dziwnie, nie? Albo tak. Bo tutaj widzisz, że ty jajko śliskie widać. Właśnie już to robię. No to się jednak znalazł. Jak wymiesza. Jak wymiesza, teraz porządnie. Dobra. No i mamy ten. Blachę, papier do pieczenia. Nie, to jest pieczenie. Piekarnik rozgrzewamy na 180 stopni w termoobiegu. Proszę. I teraz lepimy. Ty też. Możemy ulepić co chcemy, tak naprawdę jaki kształt. A nie można mieć mokrych palców, nie? No nie. Ja mam mokre palce. To wytrzyj. Nie wiem, szkoda, że nie mogę się was zapytać, co byście chcieli, żebym ulepiła, ale ja wiem, co ja chcę ulepić, także ulepię. To jest więcej jak pewne. A mogę ulepić coś podobnego do ciebie? Nie zgapię tylko właśnie, bądź kreatywny. A co to znaczy nie zgapię? No żebyś nie robił tego, co ja. Człowieku, ja to jest... A moje duże robić, małe? No takie, żeby też wyrosły, nie mogą... Nie, żeby nie były za wysokie, o. A długie mogą być, jak chcesz. Ale dobrze, to wymyślałeś na jesień. A, widzisz? Kiercie. No. Jak na plastyce, droga, co? Ja lubię takie rzeczy. No rzeczywiście nie trafia. Nie
zgapiał, ale zrobił podobnie generalnie. Ale mogę jeszcze? Ej, a jak się robi ten tu końcówę? To nie, musisz przeciąć nożem. Przecież, weź. Nie? Weź mi zrób. Ale żeś mu zrobił teraz obrzezanie. Cicho, miałeś nie mówić, co robisz. O. A mogę coś podobnego do ciebie? Ja zrobiłem tytucha. Suta. Spróbuję zrobić coś innego. Ja też, już wiesz. Znak rozpoznawczy. Po uszy? Też nie będę robił uszu. Jestem bez uszu, wiesz? Ty przykleił się. Przykleiłaś się! Nie wiem, czy widać. Kalinę? Podobna? Ale pokażę wam znak rozpoznawczy. Jak ona, nie? Prawie idealna! O, i teraz ty powinieneś zrobić tego tu. Co jeszcze można zrobić takiego? Nie wiem, żeby takie chyba normalne, bo straciła się... Moja kreatywność się wykończyła właśnie w tym momencie, poza tym przyrodzeniem. Ale zrobię jeszcze jednego. Co dwa, to nie jeden. A jak ty grube to wszystko robisz? To jest kot, który został... O, dawaj, jest! No i Tadzia jest zaciekawiona, bo ciekawa jest. Masz, ja ci myślę, że mówię, bo ja cię uwielbiam. Nie lubię. Moja kicia mała. Nie? Ona zaraz pani tej zabawki będzie miała, wiesz. Ona wszędzie, wiesz, bawi się wszystkim. Ty chodzi po całym mieszkaniu, ja jej pozwalam, no bo... Jest prawie jak moja dzidzia, nie? Dobra, ładnie nasz rozwój poczynie. Tadzia. Tak, obserwuję. Jest okej. Okay. Dobre to jest, powiem ci. Dobra. Jak ci mówiłem, nie oblizuj paluchów, to teraz... No. Dobra. Czyli tak, piekarnik mamy nagrzany na 180 stopni z termowiliem. Możemy wkładać. Włożysz? Czy ja nie będę wkładać? Ja lubię wkładać. Ja tylko poczekaj, tylko muszę obślinić palce. No. Tata też obślinia. Jakieś 15-20 minut. W zależności jak one wyrosną. O, na tą środkową. Pochyl się. I otwórz. No pochyl się, no, na co czekasz? Dobra. No. Jak ja lubię, jak to do mnie przychodzisz. Chodź, dawaj. No to tak, chodź, dawaj. Na środkową tu? No. Proszę bardzo. Nie było tak gorąco. Dobra. Dobra, zapraszam. Kawę, whisky. Ojej. Ciastka są jeszcze gorące, ciastki. A ja mam taką fazę i sobie tak wymyśliłem, że jakbyście robili te ciastka, ciastki, to może byście najciekawszy wzór tych ciastek wysłali mi na Instagrama i najciekawszy wzór, jaki pokażecie mi, ja udostępnię u siebie, może i na kanale wrzucę nawet i wrzucę na Instagrama, na story, a za to dostaniecie po prostu jakoś fanta, a może jakiś kubeczek, czemu nie, jak myślisz? Myślę, że to dobry pomysł. Ciastka są jeszcze gorące, zobaczcie, no, rozpadają się. Z tego tytułu, że są z masła. Mhm, ale gorzko bawią. Po ostygnięciu będą dobre. Jak czyli krótko. Co, konkurs ze zdjęciem? Ze zdjęciem. Zatajem ciastki Dresika. Ciastki Karyny. Albo ciastki od Karyny. Jak robimy? Albo po prostu Armia Dresika. Niech będzie. Róbcie hashtag jak zawsze, Armia Dresika. Wysyłacie mi na mojego Instagrama prywatnie. Czym fajniejsze zdjęcie danego ciastka, wygrywacie kubeczek. No co? To już ostygło, widzisz? No. To jest dobre. A tak naprawdę dziękujemy, pozdrawiamy. Coś jeszcze? Jemy. Smacznego. Trzymajcie się, pozdrawiamy. Jak się podobają wam nasze kulinarne przygody? Perypetia. Piszcie w komentarzach, może zobaczycie kiedyś je jeszcze. Pozdrawiam serdecznie. Siema. Właśnie. Bo tu... A który był mój? Jak myślicie, kto wygrał, jeżeli chodzi o kształty i kreatywność? To jest popisowy Tadeusza kształt. Wiecie, co to jest? Ale mi odpadają jądra. Cicho.
Ja tutaj ona zrobiła taką armatę. Jak to? Może na stół położyć? Nożyczki. Muszę jajka. Nie. Armatę zrobiła z dwoma kulami, więc wydaje mi się, że jest okej. No i jedno. I serduszko. Ona chciała powiedzieć po prostu, że was kocha. Za to, że jesteście.